numer 120, Maciej Gilewski, Hudowa Zdrój, numer 119, Hudowa Zdrój, Artur Gilewski. Mój kolega dostał w prezencie pod choinkę prawą lagę do Leptiego, ale pięknie dorobioną taką imitację. Imitację taką elegancką, wiesz, ale super było dorobione. Dobry pomysł, powiem ci. A wy chłopaki, jakie macie plany na dzisiaj? Nie pokłócić się. Też, dokładnie. Oj, to nie grozi, ale to zobaczymy, co pokaże. Co pokaże ciało. Sobota, ciało, pogoda. Spadnijmy. Ja pójdę na pogaduszki, wasza godzina wybiła. Jesteście na trasie. Powodzenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Cześć, cześć. No ale to ładnie ciągniecie, bo wy to macie te numery wysokie, to której startowaliście? Już ma 10. No to macie nad nimi dużo. Już ujechany. Już się trzeba oszczędzać. Chcieliśmy odkoczyć trochę, ale ten grzbietem nas trochę docenił. Górki masz obcykane, rozumiem, podjazdy. Tak, dość sporo jeździłem po górach. No wymień, co jechałeś do tej pory z Ultra? Wisłę. Tylko Wisłę? W zeszłym roku, tak. Okej. Jak to byś porównał w ogóle to do Wisły? Chyba nie ma porównania jak na razie. Bardziej myślę o takim mentalu, o sposobie przygotowań. Nudno. Aha. Momentami oczywiście. Te wały się ciągnęły. Bez końca. Ani widoków, ani nic. A tu no, zawsze coś się dzieje. No to głównie mgłę chyba widzieliście na górze do tej pory. Czy już się przetarło jakiś czas temu? Nie, mgła, ale klimat cały gór. No to prawda. Bajka. Jak ten masyw Wołosania dał wam kość? No i dał, ale... Ale co, jezdny w miarę? Tak, wszystko jezdne. Podjazdy się poprowadzali. Woli oszczędzania nogi. Z góry w miarę flow jeszcze, bo
człowiek świeży, więc była przyjemność. Jakie plany na dzisiaj? Nie wiem, jedziemy w grunt, żeby zatankować wodę przed zmrokiem. Nie macie jakiegoś takiego planu tam, dokąd jedziecie czy coś? Mamy. Do Komańczy chcemy dojechać teraz. A, do Komańczy to będzie za chwilę. Tak, tam zrobić pit stop, zatankować wody właśnie. Zobaczyć, czy mamy jakieś braki. Naprawić sztytę teleskopową. A co, coś tam nie wstaje? Nie działa. Ale nie opuszcza się? Ani nie podnosi. No to pół biedy, że została na górze. Więc to trzeba naprawić. Aha. Bo jedziemy dalej. Jasne, nie no. Żeby nie spać. Tak. Tempo macie naprawdę grube, znaczy nie spać pierwszą noc, tak? Pierwszą na pewno, zobaczymy jak dalej. Aż tak? Czyli wzorem Mosoczego trochę. No, z tego wyjdzie, to życie pokaże, nie? Mamy, więc no zobaczymy tak naprawdę. To jest taki plan, ale czy on się ziści. Aha. Dlaczego Karpatia? Co jest takiego? Górki. Górki? Górki przede wszystkim. Rejony, w których nigdy nie byliśmy. Tak? Nigdy nie tutaj jeszcze? No byłem w Wiszadach, klasycznie po Łoninie. Aha. Na nóżkach. Beskidy to powiedzmy okolice Bielska i Żywca mam schodzone. A na rowerze nigdy. A, no to rzeczywiście końcówka będzie ciekawa. No zawsze chciałem pojechać na Enduro Trails. Aha. To ciekawe, czy będę miał flow po tych 6 stówach. Pewnie byś miał dość roweru na jakiś czas. Sędzik się spisuje? Wszystko ok? Oprócz tej sztycy? Tak. A to komu ta sztyca walnęła? Tobie? Mi. No co to za sztyca? Jaka marka? Najszy Transix. A, okej. Okay. Ale linka się wysunęła po prostu. Aha, i gdzieś tam trzeba... Tak, trzeba ją po prostu umocować jeszcze raz. O. Złota myśl ultrasa jeszcze na koniec, taka jedna? Byle do przodu i nie rozbić pojazdu. Okej. I siebie. Dzięki. I co, na pudło jedziesz? No tak na razie to naprawdę grubo. Na razie to już przejechałem 100 parę kilometrów, więc... Ale to już 1/6 dystansu, to się tak mówi, ale... W głowie to się I to ta trudna, teraz chyba ten niski trochę łatwiejszy będzie. No. Potem... To na nas najważniejsze. Aha. Jakby trzymać nogi na wodzy. Początek się fajnie jedzie zawsze.
No tak, chce się kręcić sama. Tak, staracie się trochę hamować. To już tak od godziny na pewno. Zaraz, to było godzinę to w domu mieliście. No nie, może godzinę. No dlatego mówię. Początek jechaliśmy dość mocny, przyznam szczerze. Takie były też założenia, nie? Troszeczkę przeskoczyć. Teraz komańcia, pit stop. Uzupełnienie braków. Mentalne nastawienie do nocy. No i wjeżdżamy w kolejne górki z komańczy. Złota myśl ultrasa? Co takiego ważnego tutaj na tym ultrasie? Co tu właśnie trzeba zrobić? Chyba rozłożyć siły. Jeść i pić. Okay. No to takie Gołębiewski mówi, że są zawody w jedzeniu i w piciu. Przehamujesz gdzieś tam jedzenie. I jest ciężko później odrobić start. Jakieś specjalne przygotowania, czy po prostu jazda? Sporo kręcę na rowerze. Ale to co, jakieś plany treningowe, jakieś coś, nie? Porobić w objechanych już. Aha. Różny. W tej chwili nie cieszą mnie już cykle takie mocno popularne. Szukam wynalazków typu właśnie Karpatia. Niedawno jechałem etapówkę w Niemczech. Czyli nowe wyzwania. Tak, coś ciekawego, coś gdzie indziej. Trzymajcie się, dzięki.